idziemy na Sine Wiry. Idziemy tam. Weszliśmy tutaj na górę, a się okazuje, że ten łoś jest na dole. Legenda głosi, że jeżeli łoś pije wodę z wędlinki, to na pewno będzie powódź. Ej, super. Super, kurczę. Tyrolka tam jest, tak się okazało. To jest nasza wczorajsza miejscówka. Dzisiaj stoi tutaj bardzo dużo samochodów, bo jest niedziela. My idziemy do galerii i zostawiamy tutaj pranie. Co tam, Grzebulindo? Tyle się szykowałeś. Teraz wychodzę w drugiej kolejności. Pierwszy raz dzisiaj Bartek wychodzi w drugiej kolejności. Zamknięty. Czekaj, spojrzę jeszcze na ubrania. Gotowe? Tak. O, Tyrolka, jedzie ktoś. Piękna pogoda dzisiejszego dnia. Mewa. Mewa? Przyleciała z nadmorza. Beksiński. Dobrze. Widzisz? Nie. A, tak. Ale dużo, no. Dwa kilometry już mamy tylko, więc nawet nie całe. Więc no, oj, uważaj, Aniu, nie idź. Niech przejedzie sobie. A, okej. Okay. Jestem? Bardzo dobrze. Tak właśnie wyglądają ludzie, którzy idą do galerii. Ładnie się ubraliśmy, sweterki. Spodnie mamy normalne. Ania też sweterek założyła. Zawsze tak chodzę. Ja też. Możemy przejść na drugą stronę ulicy. Jak wygląda Sanok? W ciągu dnia. W ciągu dnia. Obowiązkowo, jak będziecie, to musicie zobaczyć, bo już tutaj byłem kiedyś. Jak będziecie w Sanoku, w Bieszczadach, to musicie zobaczyć te galerie. Ja się bardzo cieszę. Na wypadek mej śmierci czynię jedynym swym spadkobiercą Muzeum Historyczne w Sanoku. W skrócie przejdziemy, nie będziemy wam pokazywać reszty, bo pokazywaliśmy to jakbyśmy w bunkrze, w konewce, tylko przejdziemy do obrazu Beksińskiego, bo bardzo czekamy na nie. Musieliśmy maseczki kupić za Zeta, obydwoje, bo tylko w maseczce.
To przecież zeta, a nie 10 zł. My już po. Problemem było to, że strasznie nam czas uciekł. I na pierwszej części, na pierwszym piętrze spędziliśmy do pierwszego piętra Beksińskiego 2 godziny czasu i zostało nam 20 minut, aby obejrzeć główne jego obrazy. Nie wiem, jak nam ten czas uciekł. Trochę żałowaliśmy. Ale co zrobić? No i teraz się gdzieś będziemy tam ruszać dalej. Zobaczymy. Wiecie, jak to jest w muzeach, nie można nagrywać za bardzo też. Więc to, co nagrane, to się udało. Co się nie nagrało, to się nie udało. I też wybaczcie za perspektywę odbicia światła i to wszystkie błędy, ale w muzeach nagrywać nie można. Rynek główny w Sanoku, obok muzeum. Jak sobie myślimy, że strasznie tam czas uciekł, bo chyba nawet wcześniej niż 15 weszliśmy, a jest po 17 i jakoś dziwnie nam uciekł ten czas nam.
północ. Ogólnie to się zastanawiam, czy tu w ogóle jechać. Może. Na razie tak. Sobie zjadę i się zastanowimy. O kurde, 22%? Nie wiem, nigdy nie jechaliśmy pod takie nachylenie. To może być ciężkie bardzo dla niego. Na pewno nie ma za bardzo się tutaj jak rozpędzić. A to jest, dalej. I to jest też problem. Prowadziła? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. 22% to się boję trochę, bo 18% jak wjeżdżaliśmy, to miał ciężko. Kurde, no już na pół sprzęgle jechaliśmy. Nie wiem, zaraz zobaczymy, może na mapie, może jest jakaś inna droga. Jednak zawracamy. Nie, no nie ma sensu, 22%. Kurde, to jest 1.9 turbo diesel. Tak, turbo diesel. A co miałem mówić? Duża waga tego pojazdu i no nie ma sensu tak się pchać na takie coś, bo to wszystko się jeszcze źle skończy, a tam dalej jeszcze płyty były. Tak, zmęczy się ten samochód po prostu. Już tutaj podjeżdżałem, musiałem rzucić pierwszy bieg. To zamek chyba. Zamek? No tak naprawdę to w sumie nie mamy aż takiego za wielkiego celu teraz. Po prostu już pomału wracamy w kierunku domów. Domów, tak. Więc... Powoli wyszymy. Tak. Podróż, no. Zawsze musi być koniec czegoś, żeby był początek czegoś nowego. Nowej przygody. Tak. Ale nie można zapomnieć, że mamy jeszcze jedną górę i trzeba będzie to jakoś rozplanować, ale dowiedzie się w swoim czasie, jak będziemy sami wiedzieli, jak to zrobić. A ta góra to Łysica. Tak, Łysica. Święto wszystkich, tak? Tak, tak. Studenci wyszli z Politechniki Rzeszowskiej, a przed stoi awionetka. A my jesteśmy w Rzeszowie, no to w sumie tam Politechnika jest w Rzeszowie. A my jedziemy do Leclerca zatankować. Bo tam jest najtańsze paliwo w Rzeszowie. Podobno. Miejmy nadzieję. Pozdrawiamy mieszkańców Rzeszowa. Tak, blachy na dachy. Blachy na dachy przed nami jadą. Przykra wiadomość, że są tutaj ogromne ograniczenia i nie możemy wjechać na teren Eklerka. Tak. Do 2,5 tony Eklerek. Tutaj nie możemy wjechać. Ale mijaliśmy stację po drodze, mamy 2,5 km do niej, Waldi. Gdzie jest scena Waldi, gdzie jest scena taka sama. Super pasik zmienimy. Patrzcie, 2,5 tony. Co za? Pewnie specjalnie, żeby kampery nie wjeżdżały. I nie tankowali u nich. Tak. Niech się wpchają. Siadę. Niemcy przed nami stoją. Ja. Thank you.
jedziemy zobaczyć napis Hollywood. Nie wiemy, co tam robi taki napis, ale wyświetlił nam się na mapie jako atrakcja, więc idziemy zobaczyć. Aż mamy po drodze, to czemu nie? Pamiętamy, jak ktoś kiedyś z was, teraz już nie pamiętam kto, pisał, aby nie zmieniać biegów na przejeździe kolejowym. Ma całkowitą rację, jakby się tak człowiek zastanowił, skrzynia się może zblokować. Dziękujemy. Pamiętamy już. Po prawej stronie. Tak. Nie, jeszcze dalej kawałek. A, no tak. Gdzie? Za tymi drzewami chyba. Okej. Zdążyliśmy na styk, żeby nie było ciemno. Nie wiem, czy jest oświetlony. Uwaga. Ha, ha, ha. I co? Gdzie on jest? Nie ma. Serio? Jak to? Polski Hollywood. Trzeba zawrócić zaraz i spróbować, nie wiem, znaleźć go jeszcze raz. Jadę trochę wyżej, zobaczymy, czy gdzieś wyżej będzie. Może się ukaże. A jak nie, to zaraz trzeba poszukać go. On jest taki mały, wiesz? Mhm. Tu na pewno wszyscy zawracają. Nie widziałem. Ale ładne. To jest przepiękne. Dobra, zawracam i jadę jeszcze raz. Piękniejsze niż wszystko. Tak. Zobaczmy. Może właśnie z tej strony właśnie, trzeba. Może właśnie od tej strony powinniśmy jechać. Albo zarosło. Musi albo być jakaś zarosło. Skarpa. Skarpa z piachu. Więc może nie po lewej, a nawet po... O jest! Jest! Widzę go! Z przodu! Jest, no. Czyli jednak było, trzeba było z tej strony podjechać. Hollywood! Polskie Hollywood! Polskie Hollywood, tak. Trochę zdezelowane, ale Hollywood! Zapomniane. Hollywood zostało zapomniane? Tutejsze, tak. W sumie to nic takiego wielkiego. No, wydawało. Mogło być to bardziej. To wyglądało lepiej. Nie wiem, możecie zobaczyć tutaj. Ja wam tu zaraz to zaprezentuję. Że na zdjęciach wyglądało to tak. Lepiej, nie? Lepiej. Dobra, jedziemy do Kraśnika. Chyba. Gdzieś tam będziemy się zatrzymywać już, bo szybko ten dzień ucieka, szybko się robi ciemno już. 17.30, tak, idziemy. Chcemy też jakiś sklepik zahaczyć. Tak. Bye Hollywood. Thank you.
10 groszy dla ciebie znalazłam. Idziemy. Mama Wisła. Zaraz będziemy przez Wisłę przejeżdżać. Tak. Mostem. Trzeźwy poranek był i płuchali wszyscy po drodze, czy nie pili. Trzeźwy poniedziałek po weekendzie. No i dobrze. Korek. Jak tu żyć? Jak my jedziemy dosłownie, nie wiem, 4 km już pół godziny. Warszawa. Jak tu żyć? Tak. To chyba któreś mieszkanie naprzeciwko. Nawet nie wiem, czy będziemy tam wjeżdżać, Bartusiu. Też nie wiem. Bo generalnie to pamiętamy z muzeum, ze zdjęcia, że było to od tej strony po ulicy, tak myślę? Chyba tak. Chyba to jest któryś z tych naprzeciwko. Tak, bo było też takie ujęcie, jak ta droga była taka mniejsza i tutaj były miejsca parkingowe i Beksiński chodził, z filmu już mówię, Beksiński chodził, wyszedł i sąsiad powiedział, że z naprzeciwka z bloku przez lornetkę patrzy, jak maluje. I on się wkurzył. Tak. Zajechaliśmy zobaczyć po prostu, gdzie mieszkał ten Beksiński. Ale to już no, oczywiście już ponad 15 lat nie mieszka, bo nie żyje. I podjadę jeszcze kawałek, bo i tak musimy drogę wyznaczyć. Mamy dalej wyznaczoną jak coś ogólnie. A, dobra. Ale no, spoko. No i zajechaliśmy sobie zobaczyć, gdzie ten Beksiński kiedyś mieszkał, jak to wyglądało. Ale bloki. Cześć, cześć! Cześć! Słuchajcie, kończymy podróż jazdy, jeżdżeniem kamperem po Polsce. Odstawiamy kampera na zimę, musimy go jeszcze przygotować troszkę, w sensie pospuszczać wodę ze zbiorników, powyczyszczać go. Ugarnąć, powiedzieć tak. Rzeczy. No i kończymy na razie podróż kamperem, ale spokojnie, bo nam w głowie już rodzą się kolejne pomysły i mamy już plany na kolejne podróże. Jeżeli kończymy, tak zawsze jest w sumie, jak kończymy jedną podróż, to jest początek kolejnej. Zaczynamy kolejny etap, początek kolejnej podróży. No i cóż, dzięki wielkie, że byliście przez te wszystkie odcinki, gdy jeździliśmy po tej Polsce samochodem. No i cóż, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.